Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serwisu. Natomiast nie będzie to naprawa płyty głównej, nic bardzo skomplikowanego. Będzie to wręcz czynność nudna, niemalże do granic możliwości, czyli czyszczenie laptopa. Laptop Lenovo, jeżeli chodzi o system operacyjny, tu jest ciekawostka i chyba w zasadzie dlatego chciałem go nagrać. Tak trywialną czynność, bo mamy laptop od klienta indywidualnego, mało tego, pan już po 50, dość mocno, który korzysta, ma zainstalowany już od dłuższego czasu system Linux, a dokładnie Ubuntu, wersja 17, coś tam. Natomiast ja samym systemem nie będę nic zrobił. Tutaj będzie tylko i wyłącznie czyszczenie, wymiana termopadów, pasy przewodzącej. Chyba że okaże się, że to nie rozwiąże problemów, ponieważ problemem tego komputera jest jego wyłączanie się. Komputer potrafi pochodzić kilkanaście minut i nawet na przeglądarce się wyłączyć. Stąd też przypuszczenia, że to prawdopodobnie jest przegrzewanie. To, co jeszcze na to wskazuje, to fakt, że komputer najpierw musi odstać swoje, czyli tak jakby ostygnąć, matka, ale język mi się plącze, żeby potem można go było ponownie uruchomić i korzystać z niego dalej. Słuchajcie, nie będę ukrywał, że chciałem nagrać ten film z zupełnie innej perspektywy, tutaj na płaczce do góry, na takim małym statywie postawić sobie kamerę, ale niestety mój mały statyw się rozpierdzielił, się urwało po prostu, tak, taki metal. Nie będę tego naprawiał, nawet nie ma sensu, statyw za tam 15 zł, więc kiedyś sobie kupię, jak się dorobię, jak zarobię na tych reklamach z YouTube'a, to sobie kupię, więc perspektywa nie jest najlepsza, ale bierzemy się do samej roboty. Komputer dotarł do mnie z zasilaczem, zasilacz po naprawie, natomiast bez baterii. Jeżeli chodzi o baterię, to tutaj klient zaznaczył już, że po prostu nie chce mieć baterii do komputera, nie będzie z tego korzystał. Dobra, bierzemy sobie więc wkręt, tak. Pamiętajcie, do rozkręcania komputera ja tam nie widzę przeszkód, jak macie odpowiedni bit, żeby użyć właśnie takiego rozwiązania, jakiejś małej wkrętareczki, pod warunkiem, jeszcze raz podkreślę, że macie odpowiedni bit. Natomiast nie używajcie wkrętaka do skręcania komputera, bo może to się skończyć źle. Jak widzicie, w zasadzie dostęp do układu chłodzenia jest tutaj mega komfortowy, bo nie trzeba absolutnie nic więcej rozbierać. Widzimy od razu podłączenie wentylatora, sam wentylator i ciepłowodę oczywiście. Czyścimy całość. Żeby było śmieszniej, to nie spodziewam się tutaj jakiegoś mega zabrudzenia. Z tej prostej przyczyny, że komputer podobno w grudniu był czyszczony, dlatego to wyłączanie się komputera jest dla mnie sprawą troszeczkę zagadkową, bym powiedział. Natomiast ja go włączałem, ja go uruchamiałem już i faktycznie wentylator włącza się od razu na dość wysokich obrotach, natomiast działa, bo początkowo myślałem, że może kwestia wentylatora. Jak chodzi o sam wentylator, to tutaj jest wszystko w najlepszym porządku. On jest w stanie, bym powiedział, niemal idealnym. Nie wiem, na ile będzie to widoczne, postaram się jakiegoś zooma zrobić, chociaż cyfrowego, ale to jest wszystko w porządku. Na radiatorze to samo, tutaj praktycznie w ogóle nie widać kurzu, tak, więc widać, że on był niedawno czyszczony. No i tutaj pytanie, czy czasami na przykład ciepłowód nie jest uszkodzony, to też się zdarza, wtedy nie ma przewodzenia prawidłowego ciepła do radiatora, no i automatycznie całość się grzeje. Dobra, wrócimy sobie z rozkręceniem, zobaczymy, jak tu była pasta nałożona, czy są termopady. Zobaczymy po prostu, jak to wygląda. No, tu mogłem jeszcze trochę to odkręcić. Jeżeli się okaże, że jak chodzi o samo oczyszczenie, jest wszystko w porządku, w sensie, że nie pomoże to na wyłączanie się komputera, no to w tym momencie przyczyny należy szukać zupełnie gdzie indziej. Jak chodzi o układ chłodzenia, to widać, że pasta nie była stara, od razu ładnie odchodzi. Pytanie, co to była za pasta? Nie ma zastosowanych nigdzie termopadów, przy czym tutaj, sądząc po
układzie, tym jak pasta się rozeszła, to prawdopodobnie był tutaj termopad. Tym bardziej, że jest delikatny inny kolor na samym takim wyznaczeniu chipa. Więc ja tutaj zastosuję termopad. Nie będzie to błędem. Mam termopad o dobrym przewodnictwie cieplnym, więc tutaj nie ma problemu. Może być to kwestia procesora. Natomiast jeżeli jest to procesor, no to tutaj nie powinna być ta konstrukcja w razie czego droga. Natomiast na razie skupimy się na wyczyszczeniu. No i zobaczymy, jakie są symptomy właśnie po tym zabiegu. Ok, to teraz tak. Alkohol, ręczniki papierowe. I usuwamy starą pastę. Nie jest czynność skomplikowana. Możemy sobie tak najpierw chipset i procesor z układem graficznym. Najpierw tak z grubsza. Zobaczcie, jak to ładnie schodzi. Wystawię butelkę, żeby Wam nie zasłaniać. Naprawdę widać, że było to niedawno czyszczone i zostało to dobrze wyczyszczone. Idealnie tego się praktycznie nigdy nie wyczyści. Natomiast tutaj tą dbałość widać. Usuniemy pasy też po bokach. Na razie tak zgrubnie. Potem sobie to wyczyszczę dokładnie już z alkoholem. Najpierw to, co zejdzie bez niego. Dobra, przewiniemy ręczniczek i również zgrubnie, to tylko na chwilę przesunę, z układu chłodzenia. Sądząc po tym, jak pasta została rozprowadzona, to docisk też jest prawidłowy. Przy okazji przyglądam się samym ciepłowodom, czy nie widać na przykład żadnych wycieków, żadnych uszkodzeń. Zdarza się dość rzadko, ale tak jak wspomniałem, no zdarza się czasami i lepiej po prostu dmuchać na zimne. Ok, to sobie później wyrzucę. No nie widać tu żadnych wycieków, żeby coś miało być z nim nie halo. Więc założymy nową pastę, tylko najpierw dokończę jeszcze czyszczenie całości. I zrobimy sobie teścik. Podłączymy go pod zasilacz. Zobaczymy, co się po prostu dzieje. Włączymy sobie jakąś stronkę. Tak pochodzi nieobciążane, bo ten komputer jest rzadko obciążany z tego, co mi klient mówił. Czymś bardziej wymagającym niż właśnie przeglądarka. I tak będziemy stopniowo to obciążenie zwiększali. Natomiast to już poza raczej kadrem. Ja tu muszę zająć się w międzyczasie jeszcze innymi rzeczami. Tu już jest całość wyczyszczona. Widzę, że miedź jest w dobrym stanie. Mieć albo nie mieć. Ok. Teraz wyczyścimy sobie tutaj wszystkie elementy. Przy okazji można się przyjrzeć procesorowi. Bo rzadko, ale zdarza się, że gdzieś tam jest jakiś rdzeń ukruszony czy coś. No i to potem też niestety zbiera swoje żniwo, a mogło mieć to miejsce w przypadku na przykład czyszczenia komputera. Ktoś czyścił, coś uszkodził. A takie uszkodzenia nie zawsze od razu dają o sobie znać. Więc... I tutaj chyba takie uszkodzenie jest, wiecie? Natomiast czy ono ma wpływ na to, że komputer się wyłącza? W tym miejscu widać, że jest coś lekko trzaśnięte. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało mieć wpływ na działanie komputera. Na razie tak to zostawię. Nie ma co od razu wieszczyć czarnych scenariuszy. Nałożymy sobie pastę termoprzewodzącą. A tu znajdę mały termopad.
Tylko kurczę, jak uda mi się ją otworzyć. O. Małomilość. Tu nie ma co przesadzać, absolutnie docisk tak ją potem rozłoży. A ja muszę teraz znaleźć termopad odpowiedniej grubości. Przepraszam, że tam wam trochę w kadr wchodzę. Tutaj 1 mm powinien wystarczyć. Mam nadzieję, że dziś taki mam. Trochę tych termopadów tu jest, więc to co to jest? To jest puste chyba w ogóle tam. Po co ja puste trzymam? Pewnie coś wypadło z tego. Dobra, nieważne. No, są wszystko grube, 1,5 mm. Grubości te są jeszcze większe. Był 2 mm, 1,5 mm, 1,5 mm. Nie mam takiego cienkiego termopadu. Milimetrowy mam najcięższy. Założymy ten milimetrowy. No, bo tu może być. Może półtorówkę. Półtorówka to będzie zdecydowanie za gruba. Pomieszane. Pomieszane mam grubościowo te termopady. Wiecie co? Założę ten. Jedynkę. To jest też jedynka. Może będę gdzieś miał otwarty. Dobra. Wezmę, założę ten termopad. Docisk i tak go rozpłaszczy, a generalnie rzecz biorąc, termopady podobno swoją największą skuteczność mają w momencie, kiedy są ściśnięte do 50%. Więc powinno to dać rezultat, chociaż kurde, on tu powinien dobrze to dociskać. Nie wiem, jaka tu jest szczelina między tym. Dobra. Powinno to dać rezultat. To na chwilę na bok. Dotnę sobie termopad według tego. Dobra. Wiadomo, że tu nie chodzi o 3 mm nawet. No, może 3 to chodzi, ale o 2 nie chodzi. Więc to na bok. Zdejmiemy sobie drugą folię zabezpieczającą. Teraz tak, przymocuję go. No tutaj ładnie powinno dociskać. Ładnie to powinno dociskać. Ja teraz sobie wezmę tylko już wkrętach do przykręcenia całości. I będziemy skręcali. Nie ten. Inny bit, mniejszy. Ten jest idealny. No. Ładnie tu sobie siada, ładnie dociska. Teraz jeszcze część procesorowa. Te śruby przykręca się do końca. One mają ograniczenie. Gwint nie jest do samego końca śrubki. Resztę docisku załatwia sprężynka, która tutaj jest. Więc śmiało to możecie dokręcić. Tylko nie próbujcie kręcić tego dalej, bo to tak nie pójdzie. Co najwyżej możecie coś uszkodzić. Radiator, tak jak wam zresztą pokazywałem, idealnie czysty w zasadzie, więc tu nie ma co go czyścić więcej. Zastanawiam się tylko, chociaż nie, tutaj też się to nie sprawdzi. No, zaraz zobaczę, jak on tam dochodzi. No właśnie. A, jak go źle wkładam, no to jak ma wejść? Nie. Chciałem tutaj taśmę dać. Ona by poprawiła obieg powietrza. Natomiast w tym przypadku to się też niestety nie sprawdzi. Więc dokręcimy go tak jak
skubany jest. Dostaje jeszcze podpięcie wentylatora. O tym nie można zapominać. I w zasadzie można skręcać resztę, bo ja tu nic więcej na razie nie będę robił. Natomiast nie będę tego skręcał, tylko założę pokrywę. Okay. I zostawimy ją nieprzykręconą. Muszę sobie tak alkohol dokręcić. To na bok, bo to nie jest mi już potrzebne do szczęścia. I teraz tak. Ten kabel. To jest bodajże ta wtyczka. To jest ta wtyczka. Sobie tutaj uruchomimy zasilacz. Gąbka od tego wentylatora już się rozpada. Wentylator pracuje. Komputer będzie się teraz uruchamiał. Ja muszę kartkę znaleźć, gdzie jest hasło. No i tak jak mówię, teraz będę go testował. Najpierw jakaś przeglądarka, jakiś filmik. A potem zobaczymy bardziej wymagające czynności. Nie jest to laptop nowy, więc on już się trochę włącza. A takie zgrubne czyszczenie potem całej reszty zostawię sobie na koniec. Jak widzicie, monitoruję sobie na razie poziom temperatury powietrza wydmuchiwanego tutaj na radiatorze. No i na razie ta temperatura jest jak najbardziej w normie, około 35 stopni Celsjusza. Możliwe, że później jeszcze zrobię takie pomiary bezpośrednio na chipsecie oraz na procesorze. Jeżeli chodzi o obciążenie, na razie jest niewielkie, bo póki co to... Jak zresztą widać, o, troszeczkę przyciemnię, tylko jeszcze i ostrość złapię. To jest to teledysk, po prostu odtwarzany teledysk. Nie wiem, na ile to było widać. Dobra, no nieważne. To akurat nie jest w tej chwili najważniejsze. I zobaczymy po prostu tutaj, jak sytuacja będzie wyglądała dalej po dłuższym użytkowaniu komputera. Komputer w tej chwili już od dłuższego czasu chodzi. Na razie sobie to wyłączę, żebyśmy widzieli dokładnie, co się dzieje. Jest czujnik w tej chwili już podpięty pod procesor, a nie wcześniej, tak jak widzieliście, pod wentylator. Czyli nie ma go tutaj, a jest przyklejony po prostu do radiatora. No i zobaczcie. Mam nadzieję, że ostrość jest dobrze złapana, że to dobrze widać. Tak, jeszcze ewentualnie, a nie, bo już baterie są słabe, stąd podświetlenie działa. 41 stopni. To jest temperatura jak najbardziej akceptowalna. Tutaj przy wylocie jest dużo mniej. Weźmiemy sobie bez na razie tam odkręcania. Zobaczcie, 30, o tak, bo tak ostrości nie złapie, 33,9. W zasadzie jest troszeczkę wyżej, bo ten pirometr lekko zaniża o parę stopni, ale są temperatury po prostu cały czas w normie. Mam tu potwierane różne zakładki, tak żeby dodatkowo obciążyć gry, są włączone jakiś kalkulator, dokumenty, takie rzeczy. Do tych zadań jest ten komputer na co dzień przyzwyczajony, no i tutaj wszystko chodzi bez najmniejszego zarzutu. Natomiast był naprawiany tu również zasilacz. Ja przyjrzę się jeszcze zasilaczowi, jak z oryginalnym zasilaczem, a nie z tym warsztatowym, na którym w tej chwili jest komputer podłączony, jak to wszystko będzie działało. Jeżeli będzie wszystko ok, no to w zasadzie dzisiaj komputer będzie już do odbioru. A ode mnie w tym filmie w zasadzie to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jak się podoba, łapka w górę, subskrybujcie kanał, ale pamiętajcie też klikać dzwoneczek, żeby żadnego filmu tutaj nie przegapić. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej. No i słuchajcie, moi drodzy, trochę za szybko się z Wami pożegnałem, bo jednak moje przeczucie, moja intuicja mnie nie zawiodła. O ile pierwszy osąd, czyli że wszystko już jest ok, bo komputer się nie wyłącza, był błędny, no tak jednak faktycznie dobrze zrobiłem, że przyjrzałem się bliżej oryginalnemu zasilaczowi, dlatego czasami warto ten zasilacz w serwisie zostawiać. O ile ja sam od klientów generalnie
tych zasilaczy nie biorę najczęściej. Tak w tym przypadku coś mnie tkło, żeby klient zostawił ten zasilacz. Zobaczcie, on był rozkręcany, był tu wymieniany przewód, natomiast nie na tak zwane sztukowanie, no ale właśnie lutowany do środka. I to on jest przyczyną tego, że komputer się po prostu wyłącza. Ja już pominę fakt, że ja osobiście jestem bardziej zwolennikiem sztukowania, bo wystarczy wziąć czarną koszulkę termokurczliwą. Jeżeli tu wszystko jest w porządku, to po prostu uciąć przewód, nawet go można tym samym trochę przedłużyć, a nie ma posklejanego zasilacza. Tu się okazuje, że zasilacz jest zwalnięty i to zasilacz się przegrzewa i zasilacz się wyłącza, a nie sam komputer. Wystarczyło 5 minut pracy, nawet tylko i wyłącznie na samym jednym YouTube, żeby Lenovo zaczął się wyłączać. Po podłączeniu z powrotem do zasilacza serwisowego albo do takiego zasilacza uniwersalnego, który tu też mam, już Wam pokażę. Taki zasilacz FSP 95W. Wszystko jest w porządku. Komputer bez problemu się dalej uruchamia i można pracować ile się chce, więc mamy problem rozwiązany. Jest nim zasilacz. Teraz już się mogę z czystym sumieniem pożegnać, a do klienta zadzwonić już z informacją o tym, co jest nie tak. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.